Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam Was wszystkich i pozdrawiam z parafii ewangelicko-augsburskiej w Mikołajkach na Mazurach. Mamy dzisiaj środę, 29 dzień kwietnia. Boże Słowo na dzisiejszy dzień czytam w 9 rozdziale Księgi Kaznodziei Salomona i w 12 rozdziale listu apostoła Pawła do Rzymian. Na co natknie się Twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możliwości. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie, pisze apostoł Paweł. Zaś myśl na dziś to słowa Marcina Lutra. Panie, jestem leniwym osłem. Przychodzę więc do Ciebie, abyś mi pomógł i rozpalił moje serce. Kiedy w czasach liceum byłem członkiem chóru męskiego Cantus w Koleszowie, często śpiewaliśmy pieśń Działaj, bo noc nadejdzie, którą można znaleźć też w naszym śpiewniku pod numerem 529. Pamiętam, że nieraz zastanawiałem się, co tak naprawdę oznaczają słowa tej pieśni. Potem zrozumiałem, że działanie to postawa czynna. Dzień oznacza życie. Dla jednego więcej, dla innego mniej lat. Noc w tym znaczeniu to coś innego niż spoczynek. Noc symbolizuje śmierć, koniec, kiedy już nic nie będziemy w stanie zdziałać. Patrząc na dzisiejsze Boże Słowo z perspektywy tej pieśni, dochodzę do wniosku, że ono przypomina nam, iż praktyczne chrześcijaństwo, takie na co dzień, a nie tylko od niedzieli święta, to właśnie postawa czynna. To działanie. Nie tylko myślenie, nie tylko mówienie, ale również, a może przede wszystkim, robienie czegoś. Czemu? Bo w ten sposób wprowadzamy w życie przykazanie miłości bliźniego. A również dlatego, że w taki sposób najlepiej można dać osobie niewierzącej świadectwo, by przekonała się do wiary w Jezusa Chrystusa. Wiem, że kiedy padają słowa zachęcające do działania, wówczas wielu zastanawia się, okej, super, ale co ja właściwie mogę zrobić? Moja rada brzmi, nie miej klapek na oczach, zrzuć je, rozglądaj się wokół siebie. Bo Bóg daje Ci wiele okazji, by zrobić coś dobrego. Obecnie widzę tego wiele przykładów. Chociażby taki. Osoby niezwiązane na co dzień z naszą parafią i prowadzonymi przez nas domami opieki dzwonią i pytają, jak mogą pomóc, co mogą dla nas zrobić. Albo nawet nie dzwonią, tylko biorą się do roboty i szyją maseczki tak potrzebne personelowi. I to jest właśnie postawa, o której mówi dzisiejsze Boże Słowo. Wracając do pieśni, którą przywołałem na początku, dla każdego z nas, póki żyjemy, trwa dzień. Tyle tylko, że jesteśmy w różnych jego momentach. Dla jednego trwa właśnie ranek, kiedy wchodzi w życie, dla innego południe, kiedy jest w szczycie formy, a ktoś może przeżywa właśnie wieczór swojego życia. Jedno, co wszystkich łączy, to perspektywa nocy, czyli śmierci, która symbolizuje koniec ziemskiej egzystencji. A dla wierzących łączy się z nadzieją i obietnicą zbawienia. Nie zmarnować swego życia.
robić jak najwięcej dobrego, Bogu na chwałę i bliźnim ku pożytkowi. To nasze zadanie na życie, o którym przypomina nam dzisiejsze Boże Słowo. Amen. Pomódlmy się. Wszechmogący Boże, Ty powołałeś nas do życia tutaj na tym świecie, abyśmy dawali świadectwa naszej wiary, naszego przywiązania do Ciebie, naszej miłości. Ty, Panie, zachęcasz nas, abyśmy nie byli ślepi i głusi na los drugiego człowieka, ale byśmy starali się pomagać innym, abyśmy starali się wskazywać swoją życiową postawą na Ciebie, który jesteś naszą siłą, naszą mocą, naszą inspiracją. Łaskawy Boże, pobłogosław ten dzień i natchnij nas nowymi pomysłami na to, co możemy zrobić i jak możemy zrobić, aby nasza wiara była czynną w działaniu i miłości. Pobłogosław, Panie, każdego z nas. Pobłogosław, Panie, nasze codzienne sprawy. Odsuń od nas nasze troski, a napełnij nas nadzieją przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Amen. Pragnę Wam wszystkim życzyć dobrego, udanego, pełnego Bożego błogosławieństwa dnia. Zostańcie z Bogiem.